mierzymy. Mierzę spódnicę jeansową. Jestem w klapkach, bo dopiero co po plaży. Świetna spódnica. Ona kosztuje 22 euro. Na pewno ją biorę. Ma świetny rozporek. No, ja lubię takie rzeczy. Bluzka. Przepiękna. Też ją wezmę. Tutaj pod spodem mam strój kąpielowy, więc świetna. Bluzka. Piękny kolor. Jasny fiolet. Piękna jest. I właśnie zastanawiam, tutaj mam strój kąpielowy, więc tak dziwnie prześwituje, ale zastanawiam się właśnie nad tym fioletem i białe dżinsy super do tego pasują, także fiolet piękny jest. Patrzcie, jaki piękny sweterek. Hol zakupowy. Co ja takiego kupiłam ostatnio w sklepie Adidas i w sklepie Zara. Wcześniej też pokazywałam sklep Guess, ale teraz te dwa sklepy. Ok, Adidas. Bluzkę. Muszę ją w ogóle pokazać na manekinie. Tak, to w ogóle mogę pokazać na manekinie. To też. A to super buty Adidasa. Takie teraz kolory dla mnie są super modne i też ciuchy kupiłam do tego podobne. Także bardzo modny fason Adidasa. Ile on kosztował? Słuchajcie, ze 100 euro ja zapłaciłam tylko 35. Także ze 100 euro 35 euro, czyli na 65% zniżki. W Polsce te buty, patrzyłam, kosztują też około 100 euro. A mi się udało kupić za 35, także super cena, fajne buty. I pokażę na manekinie tutaj resztę ciuchów z Adidas. Udało mi się kupić bardzo fajną bluzeczkę, bluzkę Adidas. Tutaj pokażę z tyłu. Z tyłu ma bardzo też fajny taki właśnie dekolt. I ona kosztowała 30 euro, a ja zapłaciłam tylko 13 euro. Także z 30 euro na 13 euro. Bardzo fajne, właśnie będzie pasować teraz do tych butów. I tutaj czapeczkę, za czapeczkę dałam 9 euro. Bardzo fajna, tak ja całe lato lubię chodzić w czapeczkach, więc akurat. Tutaj jeszcze kupiłam spodnie, także też super pasują do tej bluzki i do butów. A czy spodnie? Boże, dresy. Dresy Adidasa, tutaj, czy to się mówi, leginsy. I jeszcze jedne leginsy, taki kolor. Oczywiście tutaj nie jest ładnie pokazane. I bluzę, ok, to może ja ładniej pokażę. Taką bardzo fajną bluzę udało mi się kupić w tym sklepie. Ja Wam pokażę tutaj, gdzie w Larnace kupuję bardzo fajne, oryginalne ciuchy Adidasa za super cenę. A ta bluza Adidasa, ona kosztowała 50 euro, a ja zapłaciłam tylko 11,86. Także widzicie, jakie ceny? Z 50 euro zapłaciłam 11 euro. Także super bluza, taki bordo z kapturem. Świetna dzianina, świetna na wieczorne spacery cypryjskie. No i tak jak mówiłam, super ceny. Ja później Wam pokażę, tutaj kupiłam też leginsy. Też były super ceny. No ja nie będę wszystkiego pokazywać, ubierać, bo bez sensu, ale popatrzcie, takie leginsy
kosztowały 60 euro, a ja zapłaciłam 13. Także z 60 i to są wszystkie oryginalne Adidasa, leginsy, czy no świetne. Takie na spacery. O, to akurat ubiorę dzisiaj. Sobie właśnie taki sportowy. Postaram się ubrać jeden outfit z czapeczką na dzisiejszy spacer, bo się umówiłam z koleżanką na taki brunch w Larnace. Okej, to ja szybko pokażę to zakupy w Zarze i uciekam. Hej, hej, Cyprus Vlog. Tutaj właśnie Wam pokazuję zakupy z Adidasa i Zary. Ja za zakupy zapłaciłam około razem 200 euro, także dwie siatki zakupów Adidas. Zara 200 euro, chyba w Zarze wydałam, jeszcze nawet w Zarze wydałam 70 euro, a resztę wydałam w sklepie sportowym. I chyba jeszcze do tego Guessa kupiłam coś, no. Nie wiem, w każdym razie takie zakupy były, że ja 200 euro wydałam. I Adidas, Zara i tylko Guess. Także jeden prezent na Guess. W każdym bądź razie to kupiłam w Zarze, pokazuję. Świetna taka kurtka jeansowa, jaki świetny kolor. Właśnie szukałam od dawna takiego kroju, takie kieszonki. To zawsze jest modne, ja pamiętam chyba z 25 lat temu to było modne i zawsze jest. Słuchajcie, 30 euro. Najnowsza taka katana. Kosztuje w Zarze. 30 euro, świetna jest. Pod spodem wybrałam do niej taką bluzeczkę w taki serek, fiolet, piękny kolor, do białych jeansów za 6 euro. Także bardzo świetne zakupy. Jestem bardzo zadowolona z tej właśnie katany. A co ja kupiłam jeszcze w Zarze? W Zarze kupiłam spodnie białe. Pomyślałam sobie, że idzie teraz taka wiosna, zima cypryjska i te białe dżinsy świetnie pasują właśnie do tej fioletowej bluzeczki i do tej katany. Także wybrałam takie dżinsy. To jest akurat najnowszy model. Ok, pokazuję mój outfit z Zary, białe jeansowe spodnie Zara, 22 euro, świetna bluzeczka, pokazywałam piękną falbankę, no przepiękna jest, 13 euro, no i do tego katana za 30 euro w Zarze, świetny outfit, taką na właśnie wiosnę zimową, do tego fajna torebka. Ja oczywiście jeszcze, dopiero jeszcze włosy mi nie wyschły, ale tylko tak szybko pokazuję taki outfit, co kupiłam w Zarze. Bardzo Wam polecam ten sklep. I takie, jakie są nowości. Hej, 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 ok, pokazuję mój ostatni outfit, ten, co kupiłam w sklepie Adidas w Larnace. Ja Wam pokażę, gdzie można super kupić ciuchy oryginalne za dobrą cenę. Tak jak mówiłam, buty tutaj Adidasa, świetne. Ja patrzyłam też w ceneo.pl i one kosztują w Polsce około właśnie 400 zł, a ja kupiłam je za ile? Za 35 euro, więc... Za 100 euro na 35, super cena. Do tego pokazywałam właśnie te leginsy Adidasa, świetne są. Ja lubię takie właśnie dużo, dużo leginsów. Mają świetny tutaj taki też pas Adidasa. No i ta bluzeczka, co pokazywałam wcześniej. Do tego ubieram czapeczkę. Jeszcze włosy nie wyschły, ale taki właśnie będzie mój outfit. I do tego outfitu ja mam oczywiście też, jak idę biegać, to ja sobie biorę plecak Adidasa, ale ja idę akurat na kawę, na taki brunch i się sportowo ubrałam, że może się może przejść tylko na spacer, więc nawet ta torebka też będzie do tego świetnie pasować i że ona też jest też różowa, także świetny outfit. Do tego nie zapomnijmy od dzisiaj, czyli od soboty. Nie, ale dzisiaj jest piątek, to dobra, jeszcze od jutra tylko z taką właśnie maseczką wychodzimy. Także w miejscach publicznych, na zewnątrz i wewnątrz tylko maseczki. Także ja ją kupiłam w sklepach Public. Nie pamiętam, ile na nią dałam, ale taka fajna jest, wisienki. No, dzisiaj jest piątek, więc ja jeszcze korzystam, że nie muszę nosić maseczki, ale już niedługo będziemy musieli wszyscy nosić. Także mój outfit na kawę, na brunch. A tutaj moje zakupy, także... Koniec vloga dzisiejszego, jeśli chodzi o outfity.